Także do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorały w Będzinie. W 2015 roku zajęli trzecie miejsce na Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie. Od sierpnia 2015 roku chór występuje pod batutą pani Pauliny Staniec. W wykonaniu zespołu usłyszymy Przybierzeni do Betlejem. Sí.
wierzę, że Betlejem pasterze, pasterze grają rocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca okropnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem zawsze już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Serdecznie gratulujemy zespołowi. Dla mnie to jest zawsze znakomite, proszę Państwa, tyle zwrotek. Trzech co najmniej nie znałam, ale się poprawię do przyszłego roku. Proszę Państwa, zostając jeszcze w sferze muzyki a cappella, proponuję, żebyśmy jednak zaśpiewali wspólnie piękną pastorałkę. Oj, Maluś, Maluś. To nie jest o Panu kapelmistrzu. Kawałeczek smycka, luli, 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 laj,
Proszę Państwa, kolejne utwory to oczywiście znów powrót do naszej sympatycznej i wspaniałej orkiestry. A usłyszymy Wesoła Nowina, czyli instrumentalna wiązanka kolęd w aranżacji Władysława Sokalskiego, Pójdźmy wszyscy do stajenki w aranżacji Krzysztofa Kokosza oraz Mędrcy Świata, w którym to utworze znów usłyszymy pana Rafała Grzesiuka. Ale proszę Państwa, zanim ich usłyszymy, to tak sobie pomyślałam, że może chcecie posłuchać czegoś o orkiestrze, bo historia jest całkiem ciekawa. Chłopcy wyglądają młodo, ale są wiekowi, jako instytucja. Historia orkiestry wojskowej w Szczecinie, zacznę tak z napięciem, sięga roku 1945. No zobaczcie chłopcy, czy wy wyglądacie, jakbyście wojnę przeżyli? Kiedy to rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego została sformowana w Poznaniu Orkiestra 12 Dywizji Piechoty i jesienią tego roku na stałe przeniesiona do Szczecina. W roku 2002 została przemianowana na Orkiestrę Garnizonu Szczecin, a w 2010 na Orkiestrę Wojskową w Szczecinie. Orkiestra na stałe wpisała się w życie kulturalne swojego regionu. Uświetnia wiele uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych oraz często występuje z koncertami dla społeczeństwa. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, audycje telewizyjne oraz płyty CD. Koncertuje często poza granicami kraju, upowszechniając szczególnie muzykę polską, ukazując historię i nasze narodowe tradycje. Liczne wyróżnienia i nagrody muzycy orkiestry zdobyli, biorąc udział w festiwalach orkiestr wojskowych w Polsce, w Danii oraz w Niemczech. Dzięki współpracy z Międzynarodowym Korpusem Północ-Wschód w Szczecinie orkiestra występuje w Düsseldorfie, Bremenhaven, no, w wielu miejscowościach niemieckich, bo blisko. W Danii i Holandii z prestiżowymi koncertami, między innymi w Karup, w międzynarodowej siedzibie NATO. Utrzymuje bliskie kontakty muzyczne z Filharmonią Szczecińską, operą i operetką. Współpracuje z amatorskim ruchem muzycznym. Teraz my się kłaniamy. Ukłońcie się. Proszę Państwa. Każda okazja jest dobra, żeby się pochwalić, że człowiek jest amatorem. A co to oznacza być amatorem, proszę Państwa? Niech nam zawodowcy zazdroszczą. Amator to jest ten najbardziej zaangażowany. Paweł, oddychaj, oddychaj. Tak. Orkiestra ciągle podnosi swoje umiejętności artystyczne, staje się popularna w Szczecinie i regionie. Ciągła wymiana doświadczeń, urozmaicony repertuar oraz współpraca z placówkami kultury wpływa na doskonalenie muzyczne członków orkiestry. Repertuar i forma koncertu, jak również dostosowanie programu do charakteru koncertów zawsze jest ciepło odbierane przez słuchaczy. No teraz to czas na Państwa. Chwalimy. W 2010 roku zajęła pierwsze miejsce w pierwszym przeglądzie orkiestr garnizonowych wojsk lądowych, otrzymując tytuł najlepszej orkiestry przeglądu. Ładnie wyglądają. W roku 2012 tytuł laureata i wyróżnienie od dowódcy wojsk lądowych na trzecim przeglądzie orkiestr w Giżycku i w tym samym czasie podczas 47. konkursu orkiestr wojskowych w Świeradowie Zdroju zdobyła buławę inspektora orkiestr wojskowych Wojska Polskiego w kategorii musztry parannej. Polecam to Państwu. Naprawdę wyglądają znakomicie. Jak siedzą i grają, to wyglądają bardzo dobrze, ale musztra paradna to jest coś fenomenalnego. Mam nagrane. Jeszcze nie skasowałam. Jeszcze tylko dwa akapity. Przecież nie ja to pisałam. W uznaniu zasług dla rozwoju regionu Orkiestra Wojskowa w Szczecinie została wyróżniona przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. W roku 2014 muzycy orkiestry brali udział w inauguracji uroczystości 58. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej w Lourdes. Ile tam było orkiestr, przypomnijcie mi? Dwadzieścia orkiestr, też widziałam fragment filmów. Proszę Państwa, imponujące. Sami zresztą dzieliliście się wrażeniami. Kapelmistrzem orkiestry. A już chciałam skrócić. Kapelmistrzem orkiestry od roku 2003 jest kapitan magister Jarosław Michałko. Tamburmajorem orkiestry starszy chorąży sztabowy Mariusz Sokulski. Thank you.
Cieszmy się. Cieszmy się, proszę Państwa, bo przed nami trzy kolejne utwory. O Gwiazdo Betlejemska. Solo w utworze wykona Marta Jędrzejewska oraz Jakub Szponka. Jezusa Narodzonego. Tam solistką będzie Renata Sioła. Oraz Mizerna Cicha, a w niej Patryk Ufir. Pozdrawiamy rodzinę Patryka Ufira. Wszystkie te dzieci. Proszę Państwa, oklaski na odwagę się przydadzą, ponieważ wszystkie te dzieci będą się mierzyły z mikrofonem po raz pierwszy w życiu. Więc uważam, że jest to ciekawe doświadczenie. Trzymajcie kciuki. Wszystkie utwory w aranżacji Władysława Sobalskiego.
Proszę Państwa, dwa utwory. Żeby pokazać, jak odmiennie śpiewają narody, które mieszkają całkiem niedaleko nas, to zaśpiewamy i ze wschodniej, i zza wschodniej, i z zachodniej granicy dwa utwory. Pierwszy to będzie Szczedrik, czyli ukraińska kolęda, a drugi Ding Dong. Wykonywany, nie wiadomo dlaczego, utwór skomponowany we Francji, ale wykonywany w języku angielskim. Przed Państwem chór kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod moją dyrekcją. I powiem tak, mam całą stronę do przeczytania, ale Państwu to daruję. Powiem tylko jedno. Skład chóru ulega ciągłym zmianom, bowiem zespół tworzą studenci i uczniowie szkół średnich Szczecina. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to to, że chór koncertował w Szwecji, Danii, Czechach, Niemczech, Włoszech, wymieniać? Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Turcji, na Bornholmie, Słowacji i Ukrainie, Wielkiej Brytanii, a nawet na Wyspach Owczych. Co tu dużo mówić, dopiero co w środę wróciliśmy z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Szczedrik, dziękuję.
przed nami ostatni blok, bo wiem, że w waszych domach czekają na was już bliscy i gorący obiad i będzie się to państwu oczywiście należało, ale zanim to nastąpi, to jeszcze trzy kolędy. W żłobie leży solo Weronika Stolarczyk, Cicha noc, solo Dorota Mazurek i Marta Jędrzejewska oraz Bóg się rodzi jako wykonawcy, my wszyscy znajdujący się tutaj w kościele. Zapraszamy. Yeah.
Państwa, i to już finał. Bóg się rodzi. Orkiestra wojskowa pod batutą kapitana Jarosława Michałko. Policki chór kameralny pod Scriptum pod dyrekcją Marzeny Więk. Międzyrzecki chór kameralny pod dyrekcją pani Pauliny Siwiec. Staniec! Przepraszam. I chór kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To jeszcze nie koniec, spokojnie. To jeszcze nie. Nie. Cofaj się, Piotrek, cofaj się. Nazywasz się Czajkowski. To ja piękne nazwisko zobowiązuje. Do finału, proszę Państwa. A finał będzie długi. O! Proszę wstać i się w drugą stronę. Podziękujmy Orkiestrze Wojskowej ze Szczecina. Podziękujmy chórowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Brawa dla nich. Podziękujmy chórowi Postscriptu z Polin i Międzyrzeckiemu chórowi kameralnemu. Kochani, dwa słowa jeszcze. Będzie bis. Będzie bis. Wiadomo, że będzie bis. Dwa słowa. Będzie bis. Iwona nie może po prostu poprzestać, żeby przypadkiem, tak żebym ja nie pamiętał tego. Bardzo ładnie ci wyszło.
Dziękuję. Kochani, chciałem podziękować wam za przybycie przede wszystkim, ale to spotkanie nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie proboszcz, który nam udzielił tutaj gościny, gdzie akustyka jest chyba najlepsza w Międzyrzeczu. Nie ma lokalu, w którym moglibyśmy się pomieścić wszyscy i usłyszeć w tak dobrym brzmieniu utworów. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Remigiuszowi Lorencowi, bo wsparł nas tutaj i finansowo, i patronatem, więc serdeczne dzięki. Duże podziękowania również dla dowództwa 17. Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i dla klubu wojskowego tejże, dlatego że bez ich pomocy tej orkiestry nie udałoby się sprowadzić do Międzyrzecza. Kochani, ta orkiestra gra tylko na specjalne rozkazy. To nie jest tak, że oni sobie przyjedą fik i są. Nie, nie, nie. Także bez naszego dowództwa, bez zgody z Warszawy i całej procedury, którą trzeba było zachować, na pewno byśmy ich nie usłyszeli. Także piękne dzięki. I teraz to już będzie praktycznie ostatnie. No o klubie wojskowym było. Klub wojskowy też będzie zaraz mówił, ale ja mam jeszcze dosłownie dwa słowa. Wszystko w życiu kosztuje, to już są trzy. Gdybyście mogli, tam będzie stało dwóch panów, jeden z jedną tacą, drugi z drugą tacą, bo tam parę złotych jeszcze nam się nie spina budżet do końca, żeby to tak zamknąć na zero, inaczej nie wyjadę. A nie mam zamiaru sami wszystkich gościć, bo ich jest za dużo. To jest 50 osób plus naszych 10, to żona mnie z domu wyekspediuje razem z nimi. Więc gdyby można było wrzucić tam złotówkę, dwa złote, co tam macie w kieszeni zbędnego, tak, to my się dorzucimy to wszystko do obiadów, żeby oni wyszli syci, bo chłopy są jak dębe, więc na samym ciasteczku i kawie się nie opędzimy. Ja dziękuję za swoje strony. Do zobaczenia w następnym roku. Jeszcze tutaj koleżanka z klubu wojskowego, która służyła mi tutaj pomocą i wspierała, kiedy już czasami było dość. Witam Państwa. Już chyba niewiele mi zostało do powiedzenia. Przygotowałam sobie długą mowę, ale po tak wspaniałym prowadzeniu tutaj naszej pani mam tremę. W związku z tym bardzo dziękuję. Chciałabym tylko powiedzieć, że klub wojskowy jest takim łącznikiem między całym społeczeństwem a jednostką 17. Brygadą i dziękuję, że zebraliśmy się tutaj i mundurowi, i cywilni i myślę, że nastrój świąteczny wprawił nas w to, że możemy sobie jeszcze troszeczkę przedłużyć ten piękny czas. I co mogę powiedzieć? Całego takiego pięknego roku wszystkim życzę i zapraszam do śledzenia oferty klubu, bo myślę, że jeszcze nie raz będziemy współpracować. Dziękuję bardzo. Ja króciutko, oczywiście nie powiem, że tylko dwa słowa, bo pani Iwona tutaj liczy, ale tak to jest, proszę państwa, jak się ma koleżankę, która ma artystyczne ADHD. Ona autentycznie wszystkich zatrudni do śpiewania, mało tego, nawet sama zaśpiewa. Także Iwonko, dziękuję ci bardzo za zaproszenie, bo to się rozpoczęło od pani doktor Iwony Salamon. Profesor, przepraszam. Cały czas jednak jestem na tym niższym poziomie. Także, bo nie spotkaliśmy się po tym profesorze i nie ten. Nie wszystkie zostały formalności dopełnione, może dlatego tak powiem. Także Iwonko, dziękuję ci serdecznie za tą propozycję tutaj wspólnego kolędowania. Dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli do tego, że mogliśmy tutaj do was przyjechać. Państwu naprawdę serdecznie dziękuję za wytrwałość, bo ja wiem, co to znaczy. Ja bym sam nie wytrzymał takiego koncertu na stojąco, chłodno, zimno. No nie powiem, że wilki wyją, ale no tak jakoś. Ale atmosferę mamy, chociaż teraz mamy tą bożonarodzeniową, że chociaż troszeczkę czujemy te zimno. Mili państwo, dziękuję wam wszystkim. I ze swojej strony, jak i ze strony muzyków, chórzystów, chciałbym państwu dedykować w tym nowym roku tą ostatnią pastorałkę,
którą teraz wykonamy. Myślę, że w refrenie wszyscy razem się, za przyczyną również pani Iwony, spotkamy tutaj. Oh,